No na pewno na tym etapie możemy powiedzieć, że mamy nadzieję, że on będzie lepszy. Lepszy w tym sensie, że lek, który rozwijamy atakuje cel biologiczny, atakuje pewien enzym, grupę enzymów, która do tej pory nie była badana i nie ma żadnego leku na rynku, który by wpływał na te enzymy. Także blokada tych enzymów zakłada, będzie na pewno jest, jest nową działką. Stąd też na pewno nie będziemy jak gdyby konkurowali bezpośrednio z lekami, które są na rynku przed steroidami, sterydami ale będziemy, to jest, jak gdyby podejście komplementarne. Ale ostatecznie zakładamy też, że blokowanie tych enzymów będzie miało dużo mniejsze skutki uboczne niż te, które wywołują leki sterydowe. Stąd też uważamy, że zaleta tych leków, że one powinny być, mieć te, równie podobne albo, mam nadzieję, że będą równie aktywne, ale będą lepsze ze względu na to, że będą powodowały dużo mniej efektów ubocznych. Także docelowo być może będą używane Pojedynczo, czyli samodzielnie, a być może także będą mogły być używane wspólnie z innymi lekami, i będą, ponieważ ich mechanizm działania jest komplementarny, niekonkurencyjny, nie, nie atakujący tego samego celu biologicznego.